Witam ponownie, Piotr Nisztor. To jest wydanie specjalne Telewizji Republika, a ze mną i z Państwem kolejny gość Jarosław Krajewski, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj na stronach Sejmu ukazał się projekt ustawy, który będzie pozwalał zamrażać majątki osobom fizycznym i podmiotom, czyli przedsiębiorstwom wspierających reżim Władimira Putina, wspierających Rosję w ataku na Ukrainę. I pytanie, jakie po przeczytaniu tego projektu nasuwa się, kto będzie decydował o tym, czy taki związek istnieje, bo wszystko inne, co następuje potem, jest bardzo dokładnie opisane, czyli służby wnioskują do ministra spraw wewnętrznych i administracji, gdzie jest, który prowadzi listę, specjalną listę podmiotów i osób fizycznych, które taki reżim Putina wspierają. Ale co jest na samym początku? Kto będzie decydował i w jaki sposób, na jakiej podstawie o związkach danych osób, podmiotów z reżimem Władimira Putina? Oczywiście mówimy tutaj o adekwatnym do rosyjskiej inwazji działań ze strony państwa polskiego, które są niezależne od tych sankcji indywidualnych i zbiorowych podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Mówimy o projekcie ustawy, który pozwoli na zamrożenie tych aktywów i wszystkich funduszy, które należą do osób, które wspierają rosyjską agresję na Ukrainę. I to jednoznacznie mogę powiedzieć, że to jest ten pierwszy krok, który stawiamy jako Prawo i Sprawiedliwość, zdając sobie sprawę z tego, że takie środki powinny docelowo zostać skonfiskowane. Żeby do takiej konfiskaty doszło, niezbędna jest zmiana konstytucji w tym zakresie, jeśli chodzi o kwestie własności. Dlatego, że obecna konstytucja nie zawiera takiego rozwiązania, które wychodziłoby naprzeciwko dzisiejszym zagrożeniom w związku z osobami i podmiotami, które działają na polskim rynku, ale które są jednoznacznie powiązane z Federacją Rosyjską. Wiem o tym, że ten rejestr będzie prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. I te informacje, które są niezwykle istotne, jeśli chodzi o beneficjentów rzeczywistych tych aktywów, to jest również zadanie dla służb specjalnych, jeśli chodzi o ustalenie, kto stoi za tymi konkretnymi aktywami. Tu, panie pośle, wejdę panu w słowo, bo w tym projekcie ustawy jest napisane nie tylko, kto wspiera bezpośrednio reżim Władimira Putina, ale również, kto pośrednio wspiera ten reżim. Czy to oznacza również podmioty, które na przykład doradzają danej spółce związanej z jakimś rosyjskim oligarchą, doradców z zakresu prawa, lobbystów? Jak te przepisy będą interpretowane? Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie też tych środków, które zostały zamrożone, to przypomnę również o tym, że na podstawie tych sankcji unijnych już zostały zamrożone aktywa na poziomie 160 milionów złotych. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak w dzisiejszych czasach wiele tych aktywów rosyjskich jest również wytransferowanych poza Federację Rosyjską i których beneficjentów rzeczywistych musimy szukać w innych państwach, takich jak raje podatkowe lub jak inne państwa również należące do Unii Europejskiej, w których może zostać ukryty ten beneficjent rzeczywisty, o którym ja wspominam, czyli de facto chodzi o osoby wspierające rosyjską agresję na terytorium Ukrainy. To w takim razie, tak jak powiedziałem, które podmioty, czy może inaczej zapytam, czy podmioty, które współpracują z takimi związanymi z rosyjskimi oligarchami, spółkami, również będą miały mrożony majątek, czy też nie?
Tutaj oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, musimy spojrzeć na konkretne podmioty, jednak zakładam, że z punktu widzenia systemu finansowego, a to jest według mnie najistotniejsze, najważniejsze będzie ustalenie, kto jest beneficjentem rzeczywistym, bo oczywiście takie podmioty mogą mieć siedzibę w Polsce, mogą mieć siedzibę w innych krajach Unii Europejskiej, jednak z punktu widzenia służb specjalnych, myślę, że będzie to dość istotny element, które te aktywa, zarówno mówimy o ruchomościach, nieruchomościach, należą do osób, które bezpośrednio są związane z Federacją Rosyjską i wspierają rosyjską agresję, rosyjską wojnę, która trwa od ponad miesiąca na Ukrainie. Za sabotowanie działań, ja to tak nazwałem, za sabotowanie działań tych związanych z mrożeniem majątków osób i podmiotów wspierających rosyjską agresję na Ukrainie będą grozić gigantyczne kary do 20 milionów złotych. I tu jeszcze raz ponowię pytanie, czy działania na przykład lobbystów, którzy będą starali się, aby, albo doradców prawnych, którzy będą starali się tak doradzać tym podmiotom, aby nie znalazły się na liście sankcji, albo nie znalazły się na liście właśnie tym rejestrze prowadzonym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czy to będzie działanie, które wyczerpuje znamiona tego zapisu? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten projekt będzie jeszcze przedmiotem analiz i dyskusji w samym parlamencie, dlatego zdecydowanie możemy się umówić na taką rozmowę po zakończeniu choćby tego etapu prac w Sejmie, tak żeby wykluczyć te furtki, które umożliwiałyby dalsze prowadzenie biznesu w Polsce przez osoby bezpośrednio powiązane z Federacją Rosyjską lub obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy wspierają wojnę na terytorium Ukrainy. Dlatego nie chcę w tym momencie jednoznacznie przesądzać tej kwestii. To, panie pośle, to zapytam inaczej. Czy biznesy prowadzone przez obywateli Federacji Rosyjskiej będą wpisywane właśnie do rejestru prowadzonego przez szefa MSWiA? Ja jestem zwolennikiem, panie redaktorze, takich daleko idących sankcji i również odpowiedzialności obywateli rosyjskich za bezprawne działania na terytorium Ukrainy, za zupełnie pogwałcenie prawa międzynarodowego. I mówiąc jeszcze więcej, ja uważam, że również powinniśmy nakłaniać inne państwa Unii Europejskiej do tego, żeby cofnąć wizy dla obywateli Federacji Rosyjskiej przebywających na terytorium całej Unii Europejskiej. To jest również odpowiedzialność Rosjan za to, jakie fatalne w skutkach dramatyczne decyzje podejmuje Władimir Putin jako prezydent Federacji Rosyjskiej. To w takim razie jeszcze porozmawiajmy na temat drugiego projektu, bo jeden projekt to projekt ustawy dotyczący właśnie tych kwestii związanych z zamrażaniem majątków osób i firm wspierających rosyjską agresję na Ukrainie, ale jest też drugi projekt już dotyczący tematu, o którym już z panem posłem rozmawialiśmy nieraz w Telewizji Republika, czyli kwestii nowelizacji artykułu 130 Kodeksu Karnego, czyli przepisu określającego przestępstwo szpiegostwa. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada bardzo mocne, silne zaostrzenie kar za szpiegostwo. Ma grozić nawet dożywocie. Pan zapoznał się z tym projektem nowelizacji przepisów. Jak pan je ocenia? Ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że nareszcie jest szansa na zrealizowanie postulatu Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która od 5 lat apeluje o podwyższenie kar za szpiegostwo oraz postulowaliśmy wielokrotnie, żeby dokonać zmiany dość archaicznego brzmienia przestępstwa szpiegostwa w kodeksie karnym, dlatego że wielokrotnie podkreślaliśmy na posiedzeniach komisji, że te przepisy dotyczące szpiegostwa muszą ulec zmianie, dlatego że przestępstwo szpiegostwa jest jednym z najgorszych przestępstw przeciwko całej wspólnocie narodowej i przeciwko państwu.
Dlatego cieszę się, że te propozycje, które były uzgadniane na posiedzeniach Komisji do Spraw Służb Specjalnych, zarówno w tej, jak i poprzedniej kadencji, znalazły odzwierciedlenie w tym rządowym projekcie dotyczącym zmian w kodeksie karnym. Ja nie ukrywam tego, że bezpośrednio po wybuchu wojny rosyjskiej i tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, rozmawiałem też z ministrami, żeby jak najszybciej przystąpić do zmian, jeśli chodzi o przestępstwo szpiegostwa na rzecz innego państwa lub w ramach działalności wywiadowczej przeciwko interesom polskiego państwa. I muszę powiedzieć, że to zaostrzenie kar za samą kwestię gotowości do współpracy i przekazywania informacji obcym wywiadom zostało tutaj usankcjonowane. Jest to kara co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, ale również za przekazywanie informacji i udział i organizowanie tutaj działań szpiegowskich przeciwko naszemu państwu, również w tych najbardziej skrajnych przypadkach będzie możliwość podjęcia decyzji przez sąd o najwyższej karze, czyli karze dożywocia. Ja popieram takie rozwiązania, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, jak od uchwalenia tych przepisów w kodeksie karnym doszło do wielu zmian, również w cyberprzestrzeni, które nie muszą wiązać się bezpośrednio z przekazaniem informacji niejawnej, ale mogą być szkodliwe z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej. No właśnie, panie pośle, zaczął pan temat tej szkodliwości przekazywania informacji nawet przez osoby będące nieświadome tego, że mogą te informacje przekazywać obcemu wywiadowi. Tam jest w tych przepisach takie sformułowanie dotyczące, że przekazywanie informacji podmiotom, osobom, które mogą być kojarzone jako te związane z obcym wywiadem. Jak ten fragment tych zmian można komentować i jak powinniśmy go interpretować? No, mówimy zdecydowanie o rozszerzeniu tego przestępstwa i ułatwieniu ścigania zarówno służbom specjalnym, prokuraturze, jak i następnie, żeby takie osoby mogły być skutecznie osądzone w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię o tym dlatego, że zdaję sobie sprawę, że zaostrzenie kodeksu karnego w tym zakresie doprowadzi również do prewencyjnego oddziaływania na wszystkie osoby, które mogłyby, czy dla pieniędzy, czy z powodów ideologicznych, czy z innych powodów, po prostu uczestniczyć w takim tu, panie pośle, musimy niestety postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Ja również żegnam się już z państwem. Życzę dobrego dnia. Piotr Nisztor, do zobaczenia.